Witam Państwa, Artur Brzychcy, Loża Dżentelmenów. Opowiemy sobie dzisiaj o samej degustacji whisky. Whisky degustujemy przy pomocy trzech zmysłów. Zaczynamy od wzroku, przechodzimy przez węch i dopiero na końcu dochodzimy do smaku, który zresztą dzielimy na kolejne etapy. O tym sobie wszystkim dzisiaj opowiemy. Pierwsze co, to patrzymy na kolor whisky. Whisky może mieć najróżniejsze kolory, zawsze ma poświatę bursztynową, ale przechodzimy od koloru słomy, bardzo delikatnego, jasnego whisky, aż do ciemnych bursztynów. To, jaki kolor ma whisky, to zależy przede wszystkim od beczki, w której ta whisky leżakuje, oraz od tego, czy whisky jest malowana przy pomocy karmelu, bo do bardzo dużej ilości whisky dodaje się karmelu, żeby wzbogacić jej kolor, czy ma kolor naturalny. Jeżeli whisky jest malowana karmelem, najczęściej nigdzie tego w opisie nie znajdziecie. Natomiast jeżeli jest to kolor naturalny, tym producent na pewno się pochwali. Proszę Państwa, teraz przejdziemy do kolejnego etapu. Zamieszamy sobie w kieliszku, tak żeby alkohol opłukał nam ścianki mniej więcej do połowy wysokości i zaczynamy patrzeć, co się dzieje. Mamy taką w miarę poziomą obwódkę na tą wysokość, na jaką żeśmy zamieszali i zaczynają z niej spływać pionowe kreski w dół. Te pionowe kreski w dół nazywa się nogami, legs. Natomiast całość razem to jest korona. Wygląda jak odwrócona korona, pozioma i pionowe kreseczki. Korona tak naprawdę jest nam w stanie bardzo dużo powiedzieć o whisky. Tak jak teraz ta spływa bardzo, bardzo powoli. Oznacza to, że finish, ostatnia nuta smakowa, którą będziemy mieli na podniebieniu, zostanie z nami na bardzo, bardzo długo. To jest generalnie bardzo dobra cecha whisky. Następnie, jeżeli te łzy pojedyncze, te nogi będą szerokie, oznacza to, że lepkość pomiędzy cząsteczkami jest duża. Co to oznacza dla nas? Oznacza to, proszę Państwa, to, że łańcuchy węglowe, które są w środku, są długie. W związku z tym aromat tej whisky będzie cięższy, intensywniejszy, czyli albo będzie dymny, albo będzie połączony z owocami kolonialnymi, czyli na przykład czekolada, orzechy, kawa. Tych aromatów jest, proszę Państwa, cała masa. Dobrze, teraz przejdźmy do kolejnego etapu. Powąchajmy nasze whisky. Proszę Państwa, czy wystarczy, że raz whisky powąchamy? Absolutnie nie. Whisky musimy powąchać parokrotnie, dlatego że whisky lubi o sobie opowiadać. I teraz uwaga, im starsza whisky, tym dłużej musimy jej słuchać, zanim wysłuchamy wszystkiego. Zaczynamy rozmowę z whisky od zwykłego cześć. Czyli na chwilę, na krótką chwilę wąchamy whisky. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że jeżeli na początku zrobimy coś takiego, że wsadzimy nos, będziemy dużo wciągać powietrza, to wtedy wciągniemy całą masę zapachu czystego destylatu. W związku z tym będzie to zapach mocnego alkoholu, który zaraz zakuje nas w nos i spowoduje, że na chwilę przestaniemy czuć wszystkie pozostałe aromaty. Czy jest to właściwe? Absolutnie nie. Dlatego wąchamy na początku krótko, potem coraz dłużej. Mówimy cześć, jak się masz, co u Ciebie? Proszę Państwa, to jest cała rozmowa z whisky. Whisky naprawdę o sobie może opowiadać bardzo, bardzo dużo rzeczy. Dopiero jak wyczujemy całą gamę aromatyczno-smakową, proszę Państwa, zaczynamy próbować. Ja polecam dzielenie smaku whisky na trzy kolejne etapy. Pierwsze jest wrażenie smakowe zaraz na czubku języka. Tu czujemy inne smaki niż na środku języka, na policzkach i zupełnie co innego w finiszu, czyli smak, który nam pozostanie w ustach po przełknięciu whisky gdzieś tam daleko na podniebieniu. Czyli weźmiemy odrobinę, rozprowadzimy sobie w ten sposób. To może głupio wygląda, ale za to przynosi rewelacyjne skutki. Spróbujmy. Naprawdę dobra whisky. Drugi etap degustowania whisky to jest próbowanie na środku języka i na policzkach. Dlaczego w ten sposób? Dlatego, że smak z przodu języka i na środku języka potrafi być zupełnie inny w przypadku whisky. Dlatego za każdym razem polecam sprawdzić z przodu i na środku. To się tak ładnie mówi, położyć kilka kropel whisky na środku języka. Co to de facto oznacza? Oznacza to, żebyśmy od razu nie wypili, a jednocześnie, żebyśmy nie moczyli czubka języka.
Próbujemy. Szeroki smak, najczęściej zupełnie inne warstwy smakowe, smakowo-aromatyczne niż z przodu języka. De facto trzeci etap w zasadzie nie jest potrzebne kolejne próbowanie, ponieważ teraz Państwo czujecie to. Finisz, smak, który zostaje nam na podniebieniu po przełknięciu whisky. Proszę zwrócić uwagę, że jeżeli jest to whisky, która jest ciekawa, bardzo szeroka, to smak, który mamy z przodu buzi, który mamy na policzkach, jest jeszcze inny względem tego, który się utrzymuje nam w finiszu. Jeżeli whisky ma długi finisz, to tak jak mówiłem na początku, widzimy to w tych łzach, kroplach, które nam powolutku spływają, które zwiewiemy też nogami. I mamy to również na podniebieniu, czyli smak, który długo, długo z nami zostaje. To jest dobra whisky, jeżeli finisz jest z nami długo. Jak jest krótki, czy jest to zła whisky? Nie jest, ale mogłaby mieć dłuższy finisz. Byłoby fajnie. Smacznego.